Mamy bocianki warszawskie, 200 zł parka. Te siwe bocianki 120 zł parka. Ten masłowy to jest aż 60. 60 zł. O, poczta, pamiętaj po ile? Po dyszku. To mamy krymeczki, ile parka takich krymeczków? 100 zł. O, jakie zbyszczaki, jak się spinają? 100 zł parka, tu mamy wywrotki. Wszystkie zwierzęcia. Para parka. Tu? Zwrotki 150 para. Rybeczek 50. Dwie żółte po 100 zł sztuka i czerwone 50. Krymeczki po 80 zł sztuka. Sroka łowicka niebieska 80 zł. Tryjerki 100 zł parka. Do widzenia, no. Te. I wywrotki 160 zł. Tu nagrywałem gąbki wszystkie pana Adama w tej chwili. I pana Adama, momencik. Namiar do pana Adama jest. I te kurki. Kurki porcelanowe 180 zł parka. Wrócę gdzieś na początek. Ten koroniatę tutaj, ta karpiaczka ile? 20 zł. 20 zł, te widymki tak od do. Jest. Te garłacze tutaj. 50 zł parka, a te białe to są? Pocztowe. Proszę? Pocztowe. Pocztowe po ile? 50 zł za parkę. I te boki? Te po 50. Jest fajny wiedeński, te wiedeńskie to ile? 3 dyszki. I to jest chyba ten, to jest takla turecka, czy to jest albumek? Tak. Albumek? Nie, jest turecka. Turecka takla kosztuje? 2 dyszki. Pocztowe od do? O 10 zł mam pocztówek po dyszku. Witam wszystkich na kanale Lotowania Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu z Wolenia przy ulicy Targowej 50. Zobaczymy, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Te winierki to są po ile za parkę? No to zależy. Zależy. Od 10 do 40. Od 40. Od 10 do 40 zł. Dziękuję. To są krakuski, ale nie znam ceny tych gołąbków. Można, kolego, tutaj takie wywrotki, to masz żółte, to pójdę tutaj za parkę? Po 30. Po 30 zł. Za sztukę chyba, tak? Tak. Za 30 zł za sztukę, dziękuję. Drezdeński dwuczuby. Proszę bardzo, zobaczyć. Tylko drezdeński dwuczuby. I kosztuje taka parka ile? 100 zł. 100 zł. Tu mamy? Czajeczki. Czajka saksońska. Kosztują? 50 zł para. Dziękuję bardzo. Czajka saksońska, taka parka, taki czajeczek. 120 zł. 120 zł. Zapraszamy do kolegi, a do hodowców. Czytamy komentarze. I proszę pira spisać w której minucie. A ten pawik? Samczyk. Kosztuje? 60 zł. Dziękuję. O, jasny, widzę taka żyletka. W ogóle gołębki wszystkie takie. Te wiedeńskie to pójdę za parkę tutaj wiedeńskich. Po 40 mamy do kolegi wiedeńskich. A te pocztowe? Tak, od 15 do 30. Od 15 do 30, ale z kartami czy bez? Bez. Czy z kartami są i bez, także do kolegi zapraszamy od 15 do 30 zł. Dziękuję. Takich zakonników parę to ile kosztuje? To kolegi to nie wiem. Nie ma, nie ma właściciela. Nie. Stójkowe po 30 szeregi. To są szeryki po 30 zł za sztukę, tak? Tak. Dzięki. Te pocztowe to po ile? Po 2 dyszki. Po 2 dyszki. To takie widymki, które kosztują? 5 dyszek. A te białe to? Po 20 też. Po 20 zł to są na jakim oku? Na zwykłym oku. Na zwykłym oku. A to to nie, już zostawię. Tu w Budapeszcie zapraszamy do kolegi po dyszku, tak? Tak. Może mnie wskoczyły. Zapraszam do kolegi po dyszku takiej Budapeszty. Takie Budapeszki mamy, dzisiaj zwolenie po dyszku. Proszę pana, powiem panu tak, czasami po budzie gania, wie pan o co chodzi? No po budzie czasami tak przyśpiewuję. Takie widymki, tak? Bez pana nie ma problemu. Takie karierki ile? Po studiach. Rzeszowski ile takie za parkę? Boi się pokazywać w telewizji, bo go... Karierki? Alimenty. Tak samo. Rzeszowskie, same Rzeszowskie. Same Rzeszowskie. I pojedziesz za parkę te żółte tak samo? Żółte 300-400 zł za parkę. Tu mamy czaposze czarne. I te czaposze ile kosztują?
130, a mulemasiki? Też po 3 dychy. Po 3 dychy. A widymki? Tak samo. Te, przepraszam tutaj za gafę, te właśnie pantosze, czaposze kosztują po 30 zł za sztukę, czyli 60 zł za parkę. Mówię, tak się zdziwiłem właśnie, tutaj jest parka, widać, ładna. 60 zł parka parzysta. I widymki też 60 zł za parkę. Proszę. Słucham. A nie mogę? Te białe potrzeby to ile? Ile od zdjęcia 5 zł będzie? Ile dałem? Jementóweczki. 80 zł sztuka. 80 zł sztuczka, zapraszamy do kolegi. Dzięki. Te winiarki to są drogie, widzę ten winiarki. Ile kosztują te winiarki? 200 zł, a wiedeński? 150. Masz już jak ten czarny? Stówkę. Nyweczek? Nie, 200. 200, dzięki. No i 7 wygodów. Baza, nie? Te pocztowe mamy od do? Od 100 do 250. Do 100 do 250. To jest po prostu, proszę bardzo, hodowla poważna. Od 100 te gołąbki są pocztowe do? 250. Do 250, proszę bardzo, aby ktoś chciał, coś potrzebował. Proszę bardzo, jest namiar tutaj do kolegi. Proszę sobie poszukać na internecie. Są karty, wszystko tak jak potrzeba. Zapraszamy tu do kolegi. Piszemy w komentarzach, wszystkie rodowody gołąbków są. Dziękuję pięknie. Taki pawik to mam od do? Nie ma właściciela. Nie ma właściciela, tutaj nie wiem co. Mamy takie karierki, daj w jakiej cenie od do? Od stówki. Od stówki w górę, zapraszamy do kolegi. Tu mamy, ten to jest właśnie niemiecki wystawowy. Ile taki niemiecki? Ten czerwony, nie, i ten biały, to jest niemiecki wystawowy. Ten nakrapiony, ile takie niemieckie? 5 dych za sztukę. 5 dych za sztukę, a te to są? Rzeszowskie. Rzeszowskie. Te rzeszowskie po ile? Tak samo. Dzięki. Te wywrotki to po ile? 250 para. 250 zł od parka. Proszę bardzo, zobacz, dlaczego 250 zł od parka, bo są na krótkie dzióbka. Krymeczki? 300 zł sztuka. 300 zł sztuczka. I winarki od do, tak? 200. Po 200 zł za sztukę, tak? Tak. Dziękuję. Tu mamy lachory, ile taka lachory parka? Stówkę. Tu mamy dwuczuby, tak? Turko dwuczuby. Turko dwuczuby kosztują? 80 zł. Feleczki? Taki 60. Tutaj jest ten cały, kurczę, mnich chyba, tak? Mnich. Mnich. Taki mniszki to para, tym mnichu też żółty. Ile kosztują? 60 zł. Czajki saksońskie? 250 zł. 250 zł te czajki saksońskie, tak? Nie. Nie. To garłacz. Garłacze czeski. Pomorskie. Garłacze czeskie, mówię. One są też podobne. Czajka saksońska. Są loczki. Dzisiaj widziałem ładne loczki tak samo. Ile takie loczki? 120. 120 za parkę. Tu mamy żółte dwuczuby i żółte parę i parę tych białych, tak? I po ile tu za parę? Po 8 dych. Po 8 dych. Tu mamy winerki takie koroniate. I takie winerki ile? Po 2 dyszki. Zapraszamy do kolegi. Po 20 zł takie winerki. Proszę zobaczyć biurotynki, to niektóre są takie, widać, jeszcze niedopierzone, dobrze? Ale czyli gołębie są drobne, niedopierzone, zimę przetrzymały, wszystko przetrzymały. Zapraszamy do kolegi, to są łapciate, kosmate, te winerki. Ile parka tych winerków? 120 zł. 120 zł parka, a to jest tam czasemiczka takie oprawione, smolne. Samiczka. Ile kosztuje? 50 zł. Zaraz. Tu mamy blaj winerek, kosztuje? Samiczka, 70 zł. 70 zł, widymka, ta żółta, ładna na koronie. 80 zł samiczka. I krymki białostockie to też są zabicie. Białostockie, hamburskie. Nie? Hamburskie, o, proszę bardzo. Hamburskie. 180 zł. 180 zł parka. Bo podobne są białostockie, a tu ma, one mają takie kulce chyba, nie dlatego, czy nie? Nie, bez łapci są. Bez łapci, o właśnie. Bose, proszę bardzo, dobrze, że kolega mi podpowiedział. To są bose krymki hamburskie i tu mamy winerki. Też 120 zł. 120 zł parka. A, pauzę zrobić, białostockie. Po 3 dyszki. Takie blaj winerki to nie kosztują? Po 150 zł. Po 150 zł za sztukę. Tu mam mulemansy, ładna taka barwa, takie żółciutkie mulemansiki. Po ile? Po 40. Po 40 zł, Budapeszka, ta? 30. 30. Bardzo duży rynek dzisiaj, bardzo duży rynek. Takie pawiki to po ile? Takie boki to po ile za parkę? No to kupione. Kupione boki, zakupione. 50 zł za parkę. Dzięki bardzo. Tam nagramy, tu są jaśniaczki, ale nie ma kolegi.
Bardzo duży targ. Dzisiaj nie nagramy wszystkiego, tak nie ma właściciela tych. Mamy Zamojskie, proszę bardzo. Takie Zamojskie, ile parka? 60 zł parka. Zapraszamy do kolegi, to są właśnie hodowla. Kolega takie Zamojskie przywiózł. Zapraszamy, proszę pisać w której minucie. Są garłacze, klimeczki. Tutaj, co to zaraz na tych gołębi jest, przepraszam? Która? Te tutaj. A to jest tygrys bengalski. Tygrys bengalski, nie tak, takie parka tych tygrysów bengalskich? Naprawdę, czym nie produkuje, tak, tylko nazwą? Ja to mówię, no. Nie wiem, ile kosztują? 150. Te nyweczki ile za parkę? Nyweczków ile za parkę? Dobra. Nie ma problemu, na... przepraszam. Tu patrz, może tak. Proszę bardzo. Jan mam na imię. Przywiozłem gołąbki od hodowcy, który jest ciężko chory. Gołębie są lotowane, bardzo pięknie chodzą. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mogę podać numer telefonu również. Tam już kiedyś podawałem. 609 780 268. I tak gołębki są od do? Tutaj teraz? Od 30 w górę. Jest samiec nawet i za 20 tysięcy, jakby był ktoś zainteresowany. Zainteresowany, tak, proszę bardzo. To gołąbki pana Jana, proszę bardzo. Tak. Ktoś był zainteresowany, pan Jan podał namiar. Tu jest samiczka od Pauzi. No. Też hodowca znany, tak? Tak, hodowca która znany. To jest ta taka, taka klasa? Tak, tak. Ta klasa, no, tak, szpaczka, szpaczka. Szpaczka, o inaczej mówię szpaczka, już będę wiedział. No teraz na wystawie był nawet w Katowicach z tymi gołąbkami. Taka szpaczka to ile kosztuje? Na 600. 600 zł. Tak. To jest ta szpaczka tutaj, o, ta, to się, 600 zł to kosztuje. Tak jest. Ja panu, tam tak gołąbki takie, bo mówię, ciemne tutaj, to po dyszku. Po piątce. Po dyszku, nawet mówi kolega po piątce, ale w furcie wszystkim, ale te jaśniaczki już, jest tak po 15 zł. Tak jest. Kolega mówił, są bielutkie takie widymki, tak samo. Tu mamy krakowski, proszę, krakowska ile? Dyszka. Czepelki takie białe, po ile te czepelki? Po dyszku, mamy tu, zapraszamy do kolegi, wyświęcze, widzę, fajne są tak samo. Zapraszamy tu do kolegi, zapraszamy do zwolenia też. A tu taki białogon, widzę, też jest fajny, kurczę, ten bliscy. Po ile te jeszcze po dwie dyszki. To mamy ile parka, taki stoczek? Cenie 200. Nie półstówki. 200. 200, tak. Widymki tyle kosztują? 40 zł. A ten biały to co to zresztą tego gąbka? To jest plajwinerek taki jasny. Plajwinerek, ile on kosztuje? Też 40. 40 zł, ale ładnie się prezentuje, taka ładna podstawa, ładna sylwetka, nie? Ładne. Bocianki tutaj mam za sztuczkę ile tak mniej więcej? Po 70. Po 70 zł, to są ładne maściuszki żółte, tam koledzy potrzebowali maściuszków. 400 zł, bo tak są takie maściuszki. I plajwinerek to też po stówce, tak mniej więcej czy więcej? Proszę bardzo. Tyłem stoję, widymki po stówce. Te widymki żółte ile tak? 300. 300 tutaj mamy. 300 na parę. Na parę. I krymeczek. Tu kolegi Sławka nagrywamy. Namiar do kolegi Sławka jest. Tutaj mamy takie pawiki. Te pawiki Sławie po ile? Po 3 dyszki. Te bociany Sławek. Kolegi Sławka nagrywamy. Bude? Po stówce, jasne. Wyszłanczyk siwy. 40. Oni tego. Te siwe bocianki to ile za parkę? Samce po 70, samica 100. Dzięki kolega. A te winiarki kosmate łapciate? Po 4 dychy. A nic nie by... To mam takie kolega, ma takie ciemne, koroniate, proszę bardzo, i gładkie. I pójdę tak za sztukę. Po dychu. Po dychu. To jest brodawczak czarny, ale nie wiem ile kosztuje. Rajwinerki. I takie niemieckie wystawy ile za parkę? 120 zł za parkę. I tu mamy loczki, takie tutaj ten loczek, nie, samczek. Takie garłacze tyle parka? 50 zł sztuka. 50 zł to mamy? Rzeszowskie. I takie rzeszowskie po ile? A to zależy od 60 do 150. Od 60 do 150, zapraszamy do zwolenia. Te wywrotki to ile? Króliki na grań. 30 zł. Te nieweczki to ile tutaj za parkę? A to kupmy na 30 zł. 30 zł, a tutaj te albumki? Też. Też po 30 zł.
to tam poszedł. Tam. Można najpierw, żeby wybity. To są niemieckie chyba wystawowe, tak? Niemieckie wystawowe, po stówce. Po stówce za sztukę, do tak? Wyboru, tak? Tak, do stówce. Krymeczki. Krymeczki 50 parka. 50 zł, przepraszam pana, sroczki tutaj. Sroczki 50 parka. 50 zł parka. A tutaj co to za lasaty? Jaka? Barwnogłówka. Barwnogłówka, proszę bardzo. Ja widziałem barwnogłówki królewieckie, a ta barwnogłówka jest inna. Ile ta barwnogłówka kosztuje? Stówkę. Stówkę, widymki. Zależy, 30 do 60 od 30 do 60 zł za szczepę. Tu mamy po stówce wszystko. Wszystko niemieckie wystawowe po stówce. Zapraszamy do kolegi, piszemy w komentarzach, w której minucie, aby ktoś potrzebował coś z tej gołębi. Czytamy w której minucie. Tu mamy zakończę, kolega, ile zakończę taki? 30. Winarek kosmaty łapciaty. 30. Też obniczki, kolego, po ile? Te zabieczki po 15 zł. Po 15 zł zapraszam, tu też po 15 zł. Tu też po 15 zł ma kolega takie żałobniczki koroniate. Zapraszamy przy którym minucie. Po 15 zł. No, takie krymeczki po ile? Dycha 15. No. Dycha 15. Parę, tak, nagram. Te woreteczki to ile? 80. 30 zł. Ile? 80. 80 od parka, ale ładne są, widać, ładne kolor, ładne barwę. A ten bradawczak? 40. 40 zł. A nie masz żółty czerwony bradawczaków? No bo są tutaj te rysie, taka parka, ty ile kosztują? 50 zł. 50 zł pawiki. No tak. Garbacz? 4 dyszki. I te garbacze po ile? Po 4 dyszki. I krymeczki? Po 3 dyszki. Tu mamy też dragony, takie gołąbki. Ja po raz pierwszy widzę. Ile te dragony kosztują? 80 zł. 80 zł parka? Tak. O kurcze. Te budapeszki są po 35 zł. Ładny kolega ma kolor, ładne barwę. Proszę bardzo, jakie budapeszki ogonki, 30-tkie widać. Gołębki są naprawdę zadbane. Przepraszam dla kolegi, ja to nabijam, przeszkadzam ci tutaj. Te korenia to możenki po ile ciemne? 5 tych para. 50 tych parka. Szkoda, że to rozbije jak. Wywrotki żółte tyle kosztują? Oglądajcie kanał Lotowanie Andrzeja. Zobaczycie, co hodowcy proponują na targach w Gdyńsku, Zwoleniu i Radomiu. Ja tam będę, zostaw suba z dzwonkiem, aby cię nic nie ominęło. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam, do zobaczenia, hejka. Te garłacze to są czeskie? Proszę. Pomorskie, gdzie takie garłacze parka? Po 100, jedna sztuka. A nerweczki? A nerwki po 30. Ci ludzie zjają, klateczki puste. Dzień dobry. Zapomniałem, co to za lasaty gołąbków? Jak? Wywrotki. Wywrotki siwe, o właśnie. Wywrotki siwe też ma obciate. I parka takie wywrotek ile? Stówkę. Stówkę, dzięki. Kolega mówi, że to są fajfry, wywrotki fikające w górze. Po ile taka parka? 60 zł. 60 zł. Ci lubelski szaryki. Aha, orliki, polskie szaryki tu mamy. Górnoloty też. A pawiki tak od do tutaj? No to różnie, to zależy tam od 30 do 60. Od 30 do 50 zł za sztukę, tu mamy wiedeńskiego. Loczki tak pójdę tutaj? Nie wiadomo. 80. 80 zł za sztukę? Za sztukę, tak. Tu mamy pawiki, takie też barwa niespotykana. Ile ty pójdę te pawiki? 70 za sztukę. 70 za sztukę i to mamy garłacz. Garłacz pomorski, samica 150. 150, dziękuję. Tu pawiki mamy tak od do 30 do 60 za sztukę. Za sztukę. Dzięki bardzo.